Cześć, tu mówi Ewa. Witam Ciebie bardzo serdecznie na kanale Przebudzenie Duszy. Dzisiaj mamy przedostatnią część cyklu Dotychczasowe najważniejsze wnioski z życia osoby ukierunkowanej na rozwój duchowy, świadomościowy. Jeśli słuchaliście poprzednich części, to być może już wiecie, że wypisałam sobie 45 punktów, które częściowo wymieniłam już w wcześniejszych pierwszej, drugiej, chyba i trzeciej części. Odsyłam Was do nich, jeżeli jesteście zainteresowani. Dzisiaj mamy przedostatnią część. Więcej punktów nie dopisałam, więc raczej już nic tutaj nowego więcej nie będzie. Czyli dzisiaj zostaje nam i potem jeszcze jedna ostatnia część i na tym zakończymy. No chyba, że Wy w komentarzach dopiszecie jakieś swoje ważne przemyślenia i elementy, które Wam się sprawdziły w życiu i wiecie teraz, że to jest rzeczywiście prawda, że to tak działa dla Was i tak dalej. I tutaj być może, jeżeli tego się nazbiera właśnie wystarczająca ilość punktów, to stworzymy jeszcze dodatkową część. Na ten moment jesteśmy w części przedostatniej i zaczynamy. Punkt numer 31 i pierwszy w tej części. Co dajesz z siebie, to idzie w świat i uwaga, roznosi się dookoła. Można powiedzieć, że zarażamy tym dookoła. Niezależnie od tego, czy jest to coś dobrego, czy są to jakieś niskie wibracje, energie, na przykład jak jesteśmy źli, nie? Czasami zezłościmy się i potem możemy być źli, emanować tym takim poczuciem złości dookoła, być niemiłymi w swoim otoczeniu. I na przykład spowodować, że no, popsujemy dzień komuś innemu i ten ktoś znowuż jest potem niemiły i nieprzyjemny dla kogoś innego i to tak się roznosi. Podobnie wygląda właśnie z miłymi rzeczami. Jeżeli jesteśmy mili, pożyczymy komuś, powiemy komuś coś miłego danego dnia, jesteśmy dla kogoś właśnie fajni, dobrzy i tak dalej, to ten ktoś nabiera takiej właśnie energii i również to potem roznosi dookoła. Czyli generalnie to, co z siebie dajemy do świata, czym emanujemy, to potem roznosi się dookoła. My się przyczyniamy do tego, że to się roznosi dookoła. Tak więc lepiej jest zadbać o to, abyśmy roznosili coś faktycznie dobrego, czyli jakieś miłe odczucia. Na tym polega między innymi ta prawda taka duchowa powtarzana, że co dajesz, to dostajesz. No bo tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli roznosimy dookoła dobre rzeczy, no to wcześniej czy później te dobre rzeczy gdzieś nas tam spotykają i wracają do nas. Zataczają koło, można powiedzieć. Powiedziałeś coś miłego jakiejś pani sprzedawczyni w sklepie i któregoś dnia ty od kogoś też usłyszysz coś takiego fajnego i miłego, sympatycznego. I to ta informacja, ta dobra energia zatacza koło i trafia do ciebie. Jest to na pewno zawsze miło, kiedy doświadczamy coś takiego właśnie miłego w swoim życiu i doświadczeniu. Warto pamiętać jednak o tym, aby samemu również to dalej przekazywać i samemu również dawać te miłe energie dookoła, tak? Postawa roszczeniowa, że inni mają mi dawać, a ty niekoniecznie musisz się w ogóle o to starać, jest tutaj troszeczkę nie na miejscu. Tutaj dobrze jest robić to z otwartym sercem, bez ukrytych intencji, typu na zasadzie właśnie tylko i wyłącznie uzyskania tego, żeby mi było dobrze. To ja będę miły, nie chcę, ale będę miły, bo tak z wyrachowania. To tak z wyrachowania nie możemy tego robić, tylko dobrze jest to robić z takiego otwartego serca, właśnie z takim poczuciem bezinteresownej miłości, tego, że chce się, żeby po prostu ktoś inny się uśmiechnął, było mu też przyjemnie. I w rezultacie ta dobra intencja do nas wróci. Bo to, co robimy, zawsze jest podszyte jakąś intencją, tak? Czasami możemy robić coś dobrego, ale podszyte może być to negatywną intencją. I ta intencja jest niezmiernie ważna w tym właśnie, co wysyłamy. Ważne jest, żeby ta intencja była podszyta tą bezinteresowną miłością, bezinteresowną chęcią pomocy, bezinteresowną chęcią zafundowania komuś uśmiechu na ustach itd., itd. Punkt numer drugi dzisiaj. Wszyscy jesteśmy jednym i nie jest to żadna przenośnia ani inna metafora. Tak, moi drodzy, energetycznie, duchowo jesteśmy jednym, bo pochodzimy z jednego źródła i tworzymy razem w sumie też to źródło, tak? Jesteśmy połączeni i wpływamy na siebie i dlatego jesteśmy jednym. Energetycznie wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio.
mamy dobry wpływ na innych, ale również mamy też zły wpływ na innych. Podniesienie swojej świadomości skutkuje podniesieniem świadomości innych dookoła i obniżenie swojej własnej świadomości skutkuje obniżeniem świadomości innych dookoła. I osobiście obserwowałam to naprawdę wiele, wiele razy, kiedy doświadczałam jakiegoś podniesienia świadomości, zrozumienia czegoś i na przestrzeni kilku dni kontaktowała się ze mną jedna z jakichś bliskich mi osób. Rozmawiając, dochodziłyśmy do zrozumienia, że obie przeżywałyśmy podobne elementy w tym samym czasie, pomimo tego, że na przykład nie rozmawiałyśmy ze sobą przez pół roku. I teraz pod wpływem tego impulsu, tego doświadczenia fantastycznego, zrozumienia czegoś, można powiedzieć, jakiegoś takiego swojego personalnego olśnienia, kontaktujemy się i okazuje się, że w tym podobnym czasie, na przestrzeni tych kilku dni, przeżywałyśmy podobne uniesienia jakieś duchowe, zrozumienie tego samego tematu itd., itd. Także moi drodzy, tak, jesteśmy połączeni ze sobą, nawet jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy. I tutaj niekoniecznie musi chodzić o taką rodzinę z krwi i kości, ale raczej tutaj chodzi o takie świadomości, które są na podobnym poziomie samopoznania, jakim ty również jesteś. I wtedy wy, będąc na podobnym poziomie poznania, samopoznania czy poznania źródła, możecie doświadczać podobnych uniesień duchowych czy podobnych lekcji duchowych na przestrzeni tych kilku dni, tego na przykład jednego miesiąca, jakiegoś odcinka czasu. I potem, kiedy się zgadacie, okazuje się, że rzeczywiście wy dwoje doświadczyliście tego, zrozumieliście to i macie się czym rzeczywiście dzielić i duchowo czujecie, że siebie rozumiecie. Kolejny punkt, numer 3 na dzisiaj. Strach ma wielkie oczy. Dosłownie i w przenośni, moi drodzy. Im bardziej boimy się czegoś lub kogoś, tym szybciej ten strach rośnie, jakby ewoluuje, rozwija się i wydaje się nie mieć końca. Dlatego jeżeli doświadczamy lęku, obawy przed czymś lub przed kimś, musimy postawić sobie stop, granicę, koniec, dalej z tym nie idę. Bo to rzeczywiście nie ma końca. Zawsze znajdzie się jakieś z zewnątrz wsparcie energetyczne i tutaj w negatywnym znaczeniu, które będzie wspierać twój strach i obawy, tak? Im bardziej wchodzisz w to wszystko, tym bardziej łączysz się ze wszystkim, co wibruje na tym poziomie tego strachu i obawy. A jest tego bardzo dużo nagromadzone we świecie, całym wszechświecie, choćby nawet na naszej samej jednej ziemi. Bardzo dużo tego różnego typu myślokształtów, energii i bytów zostało potworzone, więc jeżeli pozwolisz sobie na wchodzenie coraz głębiej i głębiej w to odczuwanie różnego typu strachów i lęków, nieważne czego dotyczą, to zawsze znajdzie się coś, co będzie chciało w tobie to jeszcze pogłębić i wzmocnić. Dlatego w takim momencie, kiedy dostrzegamy w sobie strach i lęk, musimy sobie uświadomić, że strach ma wielkie oczy i postawić temu jasną granicę. Koniec. Rozumiem, zrozumiałam informację, doświadczyłam strachu, obawy, lęku. Zastanawiam się dlaczego, po co mi to, czego, co sama chciałam sobie przez to pokazać, powiedzieć. I tutaj się zatrzymujemy. Nie pozwalamy, żeby to eskalowało, bo to po prostu będzie rosnąć i rosnąć i rosnąć. Możemy się w tym mocno zapętlić i summa summarum skończyć jako takie istoty, które żyją tylko i wyłącznie tym strachem i tym obawą. No a to już nie jest, moi drodzy, życie tak naprawdę. I tutaj uderzamy do kolejnego punktu, punktu czwartego dzisiaj. Tak jak strach, właściwie można powiedzieć, że jest studnią bez dna, tak samo podobną studnią bez dna będzie depresja. Im bardziej pozwalamy sobie na przeżywanie tego typu niskich emocji, które doprowadzają ciebie do strachu lub do depresji, to tym bardziej w to wszystko wpadamy. To nie jest tak, jak niektórzy mogą mówić, że żeby coś przerobić, to musisz całkowicie do końca to wszystko doświadczyć, dogrzebać się tam do wszystkiego. Nie. W pewnych przypadkach jest to bardziej szkodliwe niż pomocne. W przypadku depresji również trzeba postawić sobie granicę. Koniec, głębiej w ten temat nie wchodzę. Doświadczyłam depresji,
zadają sobie pytanie znowuż, w jakiej sytuacji się ona u mnie pojawiła, co ma mnie nauczyć, co sama chcę sobie przez to powiedzieć, co być może sama chcę sobie pokazać, że na przykład nie kroczę drogą zgodną ze swoją duszą lub nie wiem, coś innego. U każdego będzie to naprawdę coś innego lub może być coś innego i wychodzimy z tego, po prostu decydujemy, więcej w to nie wchodzę, stawiamy granicę. Depresja może być i zazwyczaj jest studnią bez dna i o ile sobie na to pozwolimy, jeżeli będziemy dalej w to brnąć, grzebać się i szukać tego końca dna, może być tak, że nigdy go nie znajdziemy. Dlatego tak wielu ludzi cierpi na depresję i nie potrafi z tego wyjść, bo myśli, że musi dalej się temu poddawać i głębiej w to wchodzić. Nie, to jest po prostu całkowicie nieprawda. Byłam w depresji, wiem jak to wygląda i wiem, że depresja nie ma dna, moi drodzy. Tutaj sami musimy sobie postawić granice i zdecydować. Wychodzę z tego. Przeciwieństwem depresji czy strachu jest wybór życia i miłości. Więc wtedy, w takich sytuacjach należy sobie bez końca powtarzać: wybieram życie, wybieram miłość. Wybieram życie, wybieram miłość. I to są w sumie jedna z ważniejszych rzeczy, które też ostatnio odkryłam. Największe, najmocniejsze afirmacje czy modlitwy właściwie, które możemy sobie fundować cały czas. Wybieram życie, wybieram miłość. Są to takie atrybuty, które są całkowicie sprzeczne właśnie z depresją, strachem czy innymi niskimi wibracjami, a mówiąc wprost i dosadnie, są to atrybuty całkowicie sprzeczne z panem ciemności. Więc wybierając życie, wybierając miłość bezinteresowną, wybieramy zawsze tylko i wyłącznie światło. No nie ma innej opcji. A światło to szczęście, zadowolenie, spełnienie itd., itd. Wybierając miłość i życie, rezygnujemy ze strachu i depresji. I jeżeli depresja to studnia bez dna i nie ma ona końca, powstaje z tego jeden zasadniczy wniosek. Nie zbliżać się do studni. Czyli nie pozwalać sobie w ogóle nawet zbliżyć się do emocji, które mogłyby do tego doprowadzić. I nie uważam, że jest to w jakiś sposób szkodliwe na twojej drodze rozwoju, tak? Tak jak mówię, niektórzy psychologowie czy New Age'owcy mogą powtarzać, że tutaj trzeba tego doświadczyć i tak dalej. Czasami nie trzeba czegoś doświadczyć, żeby wiedzieć, że na przykład, że jeżeli włożysz rękę pod gilotynę, to, że po prostu stracisz tą rękę. Czasami już wcześniej wiemy, że coś może się ułożyć tak, że będzie to dla nas trudnym przeżyciem i lepiej trzymać się od tego z daleka. Czyli trzymamy się z daleka od studni, studni depresji i studni strachu, moi drodzy. Te ścieżki prowadzą tylko w jedną stronę. I to w wiadomą stronę, w stronę ciemności. Także tutaj wybieramy miłość i wybieramy życie. Kolejny punkt. Większość, jak nie wszystkie dolegliwości współczesnego człowieka wywodzą się z braku kontaktu ze źródłem życia, czyli z braku światła w sobie, w swoim życiu, z braku życia, świadomości życia, doświadczenia życia, świadomości miłości i doświadczenia miłości. I niektórzy tutaj mogliby się ze mną spierać, próbować mi udowadniać różne rzeczy, ale to jest coś, do czego doszłam też po wielu latach rozwoju duchowego i po prostu normalnego życia. Dochodzę do wniosku, kiedy coraz jaśniej i lepiej rozumiem, że naprawdę większość, jeżeli nie wszystkie dolegliwości współczesnego człowieka wywodzą się właśnie z braku kontaktu ze źródłem życia. Z braku kontaktu z miłością, świadomością i życiem jako takim. Z braku zrozumienia, czym autentycznie jest życie i wybór życia. Czym autentycznie jest miłość i wybór miłości w swoim życiu. Wszystkie depresje, strachy, problemy, załamania, choroby fizyczne, które wywodzą się właśnie z tychże niskich emocji. A jest ich większość, jeżeli nie wszystkie, to wszystko wywodzi się z braku światła w swoim własnym życiu. I pewnie dla niektórych będzie to trochę brzmiało jak no takie okultystyczne albo sekciarskie mówienie, ale rzeczywiście mówię to w pełni świadomie i tak jak mówię, mówię to w pełni w oparciu o swoje własne doświadczenie,
niejednokrotnie bardzo trudne doświadczenie, kiedy dochodzę do tego zrozumienia, że naprawdę autentycznie właściwie większość, jak nie wszystkie choroby i problemy współczesnego człowieka opierają się właśnie na braku światła, życia i miłości w swoim własnym życiu. Jeżeli się mocno nad tym zastanowicie, pomedytujecie czy pomodlicie, to ufam, że dojdziecie dokładnie do takiego samego wniosku. Czyli jakie jest rozwiązanie dla współczesnego człowieka? Z rozwiązaniem dla współczesnego człowieka i właściwie lekarstwem na wszystko jest doświadczenie prawdziwej miłości, życie według prawdziwej miłości, życie poprzez duże rzet, czyli wybór życia zawsze i wszędzie i połączenie personalne, bardzo osobiste ze źródłem życia, ze Stwórcą. No i właściwie to wszystko można podsumować do jednego punktu, czyli nawiązanie silnej, personalnej więzi ze źródłem życia Stwórcą, ponieważ On jest życiem i bezinteresowną miłością, więc ta łączność przenosi się automatycznie na przeżywanie życia w pełnym zrozumieniu i świadomości, czym jest życie, i w pełnym zrozumieniu i doświadczaniu bezinteresownej miłości. Stajemy się w tym kontakcie również tym życiem i tą miłością, bo kto z kim przystaje, takim się staje. Jeżeli przystajemy ze źródłem życia, stajemy się życiem. Jeżeli przystajemy ze źródłem miłości, stajemy się miłością. Proste. No i moi drodzy, kolejny punkt. Skuteczność jest miarą prawdy. Czyli inaczej mówiąc, po owocach ich poznacie. Jezus zawsze to powtarzał, po owocach ich poznacie. Jeżeli nie wiecie, kto kim jest, co tym kimś kieruje, co lub kto za tym kimś stoi, no to patrzcie na owoce, które ta osoba lub ta sytuacja produkuje. Weryfikuj innych, ale i siebie poprzez owoce. Poprzez owoce, które generuje i ta osoba i ty sam. Nie poprzez piękne słówka, obietnice, jakieś piękne manipulacje i tak dalej, tylko poprzez owoce, co ktoś niesie ze sobą dookoła. Ktoś może mówić piękne słowa, poematy i tak dalej, ale nieść dookoła siebie smutek i depresję tak naprawdę, więc albo strach. Więc patrzmy, ale tak, żeby widzieć, tak? Żeby widzieć, czym ta osoba emanuje, jakie owoce wysyła w świat. Ale również i my sami, tak? Jeżeli sami nie jesteśmy pewni do tego, czy kroczymy właściwą ścieżką, to zapytajmy siebie, jakie ja owoce dookoła siebie w tym momencie produkuję. Jeżeli mówię to i to i to, jeżeli robię to i to i to, co to przynosi dookoła i mnie i światu? Czy przynosi miłość, zrozumienie, akceptację, życie? Czy przynosi strach, obawy, depresję i tak dalej? No a wtedy to już jest bardzo prosto rozpoznać. No jeżeli produkujemy dookoła siebie nawet najpiękniejsze słowa, ale ludzie dookoła nas poprzez te słowa czują się w jakiś sposób przestraszeni, wpadają w depresję, złość, agresję i tak dalej, no to tutaj warto się zastanowić, czy rzeczywiście emanujemy światłem, życiem i miłością. Tak samo patrzymy na innych i ich owoce. Po owocach ich poznacie. Jedna z większych prawd w życiu. I ostatni punkt na dzisiaj, moi drodzy. Stawiaj zdrowe granice. Zdrowe, czyli bezpieczne. Zdrowe i bezpieczne dla siebie samego przede wszystkim. Bo jeżeli są zdrowe i bezpieczne dla ciebie samego, wtedy też będą bezpieczne i zdrowe dla twojego otoczenia. To nie ma nic wspólnego z egoizmem, bo egoista nigdy nie postawi zdrowych i bezpiecznych granic dla siebie samego. One będą przekraczały poza te bariery i summa summarum przyniosą mu więcej szkody niż pożytku, czyli nie będą bezpieczne i nie będą zdrowe. Stawiamy zdrowe i bezpieczne granice dla siebie samego, a w ten sposób zawsze, ale to zawsze, zapewniamy zdrowe i bezpieczne granice dla swojego otoczenia i swoich najbliższych. A to jest bardzo ważny punkt, aby stawiać te zdrowe i bezpieczne granice dla siebie samego w swoim własnym otoczeniu. I tutaj znowuż, jeżeli macie problem z ocenieniem, co jest zdrowe i bezpieczne, to zastanówcie się, jakie owoce
powstaną, jeżeli postawię takie i takie granice, a jakie owoce powstaną, jeżeli postawię takie i takie granice. Z których granic powstaną zdrowe owoce? Owoce, które będą emanować życiem, miłością, bezpieczeństwem, zdrowiem i tak dalej, i tak dalej. Na których granicach zyskuje światło, a na których granicach zyskuje ciemność? I to są bardzo takie tricky questions, moi drodzy. Takie podchwytliwe pytania. Musicie zawsze bardzo dobrze prześledzić całą drogę. Co z tego może wyniknąć perspektywicznie? Nauczcie się patrzeć i myśleć perspektywicznie i analitycznie. Jest to bardzo ważne, żeby móc zauważyć różnego typu niuanse, a tym samym już wcześniej, zawczasu, roztropnie zdecydować, co produkujemy, kiedy robimy to i to, a co produkujemy, kiedy robimy to i to. Także, moi drodzy, pamiętajcie, stawiamy zdrowe, bezpieczne granice. I tym optymistycznym akcentem na dzisiaj zakończymy dzisiejszy wykładzik i na część ostatnią zapraszam Was za kilka dni. Trzymajcie się, wszystkiego dla Was najlepszego i na razie. Buziaki Wam!